Za kilka dni akcjonariusze PGNik podejmą decyzję w sprawie fuzji z PKN Orlen. O przyszłości znaczenie koncernu multienergetycznego zapytaliśmy wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego. Rekordowe środki z podatku CIT wpłynęły do budżetu państwa ze spółek PKN Orlen i PGNiG. To niemal 2 miliardy 700 milionów złotych przekazało Ministerstwo Finansów. Dzięki temu... Polskie państwo, rząd polski może realizować te śmiałe, ambitne programy i społeczne i inwestycyjne. Niedługo te dwie spółki PKN Orlen i PGNiG połączą się. Decyzja ma zapaść 10 października na zgromadzeniu walnym spółki. Wcześniej fuzję zaakceptował rząd i akcjonariusze Orlenu. Spodziewam się też bardzo wysokiego poparcia wśród akcjonariuszy pgnig dla fuzji z Orlenem. Orlen połączony z Lotosem, z pgnig a wcześniej już z grupą Energa wejdzie do ekstraklasy firm paliwowych w Europie. Fuzja PGNiG z Orlen to, jak mówi wiceminister Maciej Małecki, krok w kierunku umacniania bezpieczeństwa energetycznego, ale nie bezpieczeństwa opartego na surowcach z Rosji, tylko na całkowitej niezależności od Kremla. Zbudowaliśmy Gazociąg Baltic Pipe. Rozbudowujemy terminal gazowy imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu. Mamy interkonektory na naszych granicach, m.in. polsko-litewski, dzięki któremu mamy dostęp do terminala gazowego w Kłajpedzie. Europa głównie za sprawą Niemiec pogłębiała swoje energetyczne uzależnienie wobec Kremla. Współpracowała z Putinem już po tym, co zrobił w Gruzji na Krymie. Czas pokazał, że inwestycje takie jak gazociąg Nord Stream 2 są wykorzystywane przez Putina do celów politycznych, przed czym Polska wielokrotnie przestrzegała.